Swojego
najbliższe poręcie. Na samym końcu zgadzał się twój tato. Dziękuję tobie, Panie, za te słowa. Gdyż jesteś moim, naszym ojcem. Wiesz, Panie, bardzo tych słów potrzebowałem, aby czuć się bezpiecznym w ramionach Ojca. Dlatego proszę, aby każdy z was czuł się bezpieczny. Jesteśmy w ramionach naszego Ojca, w ramionach tamty. Osoby, które mają problem z pornografią, aby szczególnie wpatrywały się w oblicze Jezusa, w oblicze czyste. Jeżeli nie radzisz sobie ze swoją seksualnością, być może nieustannie spoglądasz na odpowiedni wizerunek niszczący ciebie. Oczyścił twój umysł z tych wszystkich wizerunków i obrazów, które być może wewnętrznie w ciebie niszczą. Chrystus to sama czystość. To być może nie radzisz sobie z nieczystymi myślami. Z tyłu musi być jedna, tutaj z przodu. Tu też patrz na Jezusa. Proś Pana, aby to wszystko, co jest nieczystością w twoim umyśle, w twojej psychice, wszystko, co jest nieczystością przed twoimi oczyma, aby On to zabierał. Chrystus, nasz Pan, wszedł do twojego wnętrza. Pozwól, aby Bóg zajrzał do twojej duszy. Pozwól, aby zajrzał do najcięższych odchłani. Pozwól, aby Bóg zajrzał do zakamarków twojej duszy, które być może są znane tobie i tylko Jezusowi. Do tego wszystkiego, co jest ciemne, brudne. Pozwól, aby Bóg teraz zajrzał. Nie bój się niczego.
oceniać, krytykować. Ale zaprosił Cię, aby Tobie pomóc. Być może przyjechałeś i przyjechałaś z różnymi intencjami, natomiast teraz mam. Chcę pomóc właśnie Tobie. Chcę pomóc Tobie zakończyć z pewnym grzechem. Chcę wyrwać Ciebie z sideł złego ducha. On chce Ci pomóc. Dlatego proszę, wpatruj się w Przenajświętsze Oblicze żywego i prawdziwego Chrystusa, obecnego pośród nas. Żaden grzech, żadna słabość nie może stać na przeszkodzie w relacji z Jezusem. Jeżeli ktokolwiek kiedyś Tobie to powiedział, to nie działał przez Niego Boży Duch, gdyż Chrystus pragnie przyjąć każdego, spotkać się z każdym, podać dłoń wszystkim. To jest ten czas, kiedy Chrystus pragnie, abyś zadbała o siebie, o swoją duszę. Dlatego w głębi rozmawiaj z Panem, wpatrując się w Niego. Pozostaw teraz inne sprawy. Chrystus pragnie, abyś się skupił na sobie. Na tym, co jest być może dla Ciebie trudne. To, z czym sobie nie radzisz. To, co oddala Ciebie. Samego Mesjasza. Rozmawiaj i pozwól, aby Chrystus wyciszał Ciebie. Proś o pokój w swoim sercu. Proś, aby Chrystus zabierał od Ciebie wszystkie lęki. Proś, aby zabierał wszystkie niepokoje. Wszelkie obawy. Proś Pana, aby zabierał od Ciebie wszystkie zmartwienia. Proś Pana, aby błogosławił Ciebie. Serce naszego Pana jest otwarte na każdego. A też pokazuje osoby, które trwają w ciężkich grzechach.
Pamiętasz, ja na to przyszedłem, aby was doprowadzić do zbawienia. Dlatego nie bój się. Nie wstydź się swoich słabości przed Panem. On naprawdę cię nie odrzuca. Pan nam dał tą wielką łaskę trwania przy źródle miłosierdzia. Dlatego korzystajmy z tego. Pokazuje osoby, które bardzo mocno zamartwiają się o sprawy materialne, sprawy finansowe. Sam Chrystus pewnie was dzisiaj błogosławił. Co więcej, wiele spraw będzie rozwiązywał. Są to sprawy po ludzku nie do wyjścia. Kredyty, zadłużenia. Chrystus wam dzisiaj w tym pomoże. Uczyni w tej sprawie w waszym życiu cud. Dlatego zaufaj.
świecą zbawienia dla każdego człowieka. Dlatego proszę, ocal nas i błogosław nam. I bądź nam pasterzem i podtrzymuj nas, Panie, każdego dnia. Bądź nam, Panie, pasterzem. Sensu.
Pokój nam daj.
zmuszani do dnia. Już nie potrafią pogodzić się z bliźnią. Przyjdź do tych, którzy czują do innych u nas. Uwalniaj ich, Panie, i oczyszczaj ich serce. Thank you.
osoby, które nie są w związkach sakramentalnych, które są pośród nas. Pan was w żaden sposób nie ocenia. Pan was nie odrzuca. Lecz zaprasza was do tego, abyście żyli w czystości. Cała schizofrenia w imię Jezusa Chrystusa odejdzie.
Nie bój się niczego. Bóg ciebie dotknął i uwolnił. Jezus, od tego wszystkiego was uwalnię. Od wszelkiego nieszczęścia. Od tego wszystkiego, co zostało w waszą stronę skierowane, więc od każdych złych słów, gdyż słowa mają moc człowieka wskrzesić, mają moc zabić. Słowa mają moc człowieka błogosławić, ale też mają moc człowieka przekonać. Dlatego z tego wszystkiego, co było skierowane w waszą stronę w przeszłości, Bóg teraz to wszystko w swoje imię przecina, związuje wszelkie pasma nieszczęść, które was dotykały, które były spowodowane przez złego ducha, przez ludzi, którzy wam źle życzyli, przez ludzi, którzy nieustannie wam zazdrościli. Jezus Chrystus, od tego wszystkiego was uwalnia w chwili, kiedy będę czynił znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjmij uwolnienie w imię Jezusa Chrystusa. Teraz Pan będzie wymieniał, posługując się na konkretne imiona osób, uwalnia.
Doroto, przyjmij uwolnienie w imię Jezusa Chrystusa. Pan uwalnia Marka. Robercie, przyjmij uwolnienie w imię naszego Pana. Pokazuje mi osoby, które walczą z hazardem i są pośród nas. Przyjmijcie to uwolnienie w imię Jezusa Chrystusa. Pan uwalnia was od hazardu. Serce zostało przemienione od oszukiwania tej osoby. Ja byś szczerze pożyczoną kwotę oddał. Przyjmij do swojego serca polecenie naszego Pana.
Jego serce nas błogosławi. Rzeczą mojej osoby.
całe niebo. Uwielbiamy wszystkich świętych. Uwielbiamy wszystkich błogosławionych. Oddajemy Bogu chwałę wszystkim aniołom, archaniołom.
są to dwie kobiety i jeden mężczyzna. Osoby będące na zdjęciach z chorobami nowotworowymi. Pan was teraz uzdrawia. Uzdrawia te osoby. Pan też pokazuje mi osobę, która jest pośród nas w kurach i ma problemy z chodzeniem. Pan rozpoczyna w tobie proces uzdrawiania. Przyjmij to uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa. Osoba, która ma wyznaczoną też operację na biodro i dzisiaj teraz to biodro Pan tobie uzdrawia. Ta operacja nie będzie już potrzebna, przyjmij to uzdrowienie.
Pan też wskazuje mi cztery osoby, które borykają się bardzo mocno z fobiami społecznymi. Dużo jest was lęku. Pojawia się taka nerwica, napręt. Pojawiają się też myśli samobójcze. Wiele jest takiego rozgoryczenia. I Pan was teraz uzdrawia. Przyjmijcie to uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa. 10 osób Pan pokazuje, które uzdrawia z alergii pokarmowej. Przyjmijcie uzdrowienie z wiary. Bóg was teraz uzdrawia. Jezus też mi pokazuje osobę, która jest na zdjęciu, a która ma ukrzywione nogi. I te dłonie w imię Jezusa Chrystusa będą się prostowały. Pan też pokazuje mi mężczyznę, który jest na zdjęciu, dla którego medycyna już nic pomóc nie może. I Pan teraz, w tym momencie, tego mężczyznę uzdrawia. Bez wszystkich jego chorób, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wśród nas też dziewczyna, której twarz się zniekształca. I Pan teraz tą osobę leczy, czynę uzdrawia. Cała twarz wróci do normalności. Pan mówi, abyś się nie lękała, nie bała, gdyż On jest Twoim Ojcem, który Cię teraz tutaj leczy i uzdrawia. Pokazuje kobietę, która takie problemy z nazębnieniem, z jamą ustną, też odczuwa takie bóle w jamie ustnej. Myśli, że to pochodzi od zębów. I Pan uzdrawia teraz Twoją jamę ustną. Przyjmij to uzdrowienie w imię naszego Pana. Pan też pokazuje mi osoby starsze, które są pośród nas i które cierpią na takie kołatanie przedsionków, na bóle serca. I Pan teraz wasze serca uzdrawia. Też Pan nawet pokazuje, że niektóre z tych osób mają wyznaczoną wizytę w poradni kardiologicznej. I kiedy też pójdziecie na badania kontrolne, EKG, wasze serce, wyjdzie, że serce jest uzdrowione, że zdrowe. I przez to też badanie kardiologiczne jest, lekarz potwierdzi uzdrowienie Jezusa, które dzisiaj się tutaj dokonało. Uzdrowienie waszego serca.
Pan też pokazuje mężczyznę, który jest dzisiaj na spotkaniu i ma problemy nowotworowe dotyczące męskości. Pan Ciebie uzdrawia. Uzdrawia męskość, wszystkie narządy. Przyjmij to uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa. Pan też pokazuje mi osobę, która ma topowe zapalenie skóry. Na Twoim ciele pojawia się co jakiś czas wiele takich właśnie ran, przez drapanie. I Pan uzdrawia Ciebie teraz, a topowego zapalenia skóry. Przyjmij to uzdrowienie w imię naszego Pana. Pan też pokazuje kobietę, która choruje na łysienie plackowate. Ta choroba dopiero się zaczęła. Zaczęły wypadać Tobie włosy i Pan Ciebie teraz leczy, uzdrawia. Pan też pokazuje mi czterech mężczyzn, którzy mają arytmię serca. Pan Was teraz uzdrawia. Przyjmijcie to uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa. Przyjmij to z wiarą. Tak Pan mówi do Ciebie. Nie bój się przyjąć tego uzdrowienia, tylko przyjmij. Pan też pokazuje mi, że jest pośród nas osoba, która cierpi na białaczkę i Pan Ciebie uzdrawia, przyjmie uzdrowienie w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech w Jego imię białaczka odejdzie. Pokazuje mi osoby, w których myślach bardzo często pojawiają się takie bluźniercze obrazy. Też wielokrotnie bluźnicie na Jezusa, na Matkę Bożą. I Pan teraz oczyszcza Wasze myśli, oczyszcza Wasz umysł, Waszą psychikę. Też czujecie, jak Pan Jezus dotyka Waszej głowy. To jest znak, że Jezus uzdrawia Was umysł, uzdrawia Wasze myśli i zabiera to, co tak bardzo Was zmęczyło, wszelkiego rodzaju myśli, właśnie takie bluźniercze, w stronę sakrum, w stronę Jezusa, w stronę Matki Najświętszej. Pan wskazuje mi konkretne osoby, które bardzo często boli właśnie tu po środku mostka. Doświadczacie też takiego duszenia. Jest to też spowodowane różnymi stresami związanymi u Was w domu, w rodzinie. Też związane z pracą. I Pan też ma nerwicę taką, która Was dusi, zapycha. To, co dusi też Was, właśnie tu pośrodku mostka zabiera, teraz uzdrawia to miejsce. Jest to też taka paniczna nerwica. Jezus właśnie tą panikę teraz zabiera, że już nie będziecie w tą panikę wpadać.
Pan też pokazuje mi dziecko, które jest z nami tutaj. I ono ma problemy z takim rozwojem. Rozwój jest nieprawidłowy. I Pan teraz to dziecko leczy, uzdrawia. Ono będzie się prawidłowo rozwijało po naszej dzisiejszej modlitwie, bo Jezus dotyka. Pan też pokazuje mi osoby, które są pośród nas i mają takie problemy z chodzeniem. Uzdrawia też wasze nogi, szczególnie też osób dojrzałych. Te nogi są teraz uzdrawiane. Czujecie też w tych nogach takie mrowienie. Może też pojawić się takie ciepło. To jest oznaka, że Jezus twoje nogi leczy. Też proszę, jeżeli masz taką przypadłość, abyś tymi nogami poruszał, poruszała. Żebyś też wiedziała, że to Bóg właśnie uzdrowił ciebie tu, dzisiaj, teraz. Też jeżeli są osoby, które mają problemy z kolanami, nie mogą klękać, to też w tych kolanach teraz będą czuć właśnie takie ciepło, tak jakby ktoś coś ciepłego do tych kolan przykładał, a to jest ręka Jezusa. I Pan leczy twoje kolana. Przyjmij to uzdrowienie w imię naszego Pana. Pan mi pokazuje osobę, która ma, jest to osoba na zdjęciu. Jest to nowotwór, tak zwany glejak w głowie. Pan tą osobę uzdrawia. Przyjmij to uzdrowienie. Przyjmij. Ta osoba też doświadcza teraz uzdrowienia w miejscu, w którym jest, w którym przebywa. Przyjedziecie do domu, to ona powie, że się bardzo dobrze czuje, że też ten paraliż związany z nogami, który właśnie pochodził od ucisku tego guza glejaka, który jest w głowie, jakby minął. I ona też pokazuje, że będą kontrolne badania, będzie rezonans magnetyczny, będzie też tomografia głowy i nie będzie śladu po glejaku, bo on w chwili obecnej się wchłania. Pan też mi pokazuje osoby, które kiedy przychodziłem z żywym Jezusem, które dotykały się szat, tak naprawdę dotykały się szaty Jezusa. I Pan w tym czasie też wielu was uzdrawiał, pocieszał, ratował, gdyż moc od Jezusa się uwolniła. I też Pan pokazuje, że jeszcze wiele osób będzie to czyniło w dniu dzisiejszym i moc Jego będzie się uwalniała.
Pan mi pokazuje 11 mężczyzn, którzy mają duże problemy związane z kręgosłupem szyjnym. Kiedy jeździcie samochodem, ten kręgosłup też bardzo was boli. Kiedy pracujecie przy biurku, też czujecie, jak ten ból wam doskwiera. I Jezus teraz uzdrawia. Mam kręgosłup szyjny. Przyjmijcie uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa. Doświadczycie już takiej łagodności w dniu dzisiejszym, kiedy będziecie wracali samochodami do domu, że ten ból ustąpił, minął. Pan też pokazuje mi osobę, jest to kobieta, masz 43 lata i chorujesz na cukrzycę. Jest to pierwszy stopień cukrzycy, którą lekarze od ciebie zdiagnozowali. I Pan teraz uzdrawia ciebie z cukrzycy. Przyjmij to uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I teraz, moi drodzy, mam też taką prośbę do was. Jeżeli ktoś doświadczył działania Boga, jeżeli ktoś doświadczył poruszenia Chrystusa w swoim ciele, w swoim sercu, w wszelaki sposób, to proszę, aby te osoby podniosły rękę do góry. Wysoko, wysoko. Podziękujmy za to Jezusowi, za to wszystko, co uczynił. Podziękujmy brawami. Moi drodzy, zachęcam też was do pisania świadectw. Można czynić to anonimowo, ponieważ wiemy, że w chwili obecnej mamy to prawo, aby chronić swoje dane osobowe i nie musimy jakoś uzewnętrzniać swoim imieniem, nazwiskiem. Można, kiedy piszecie do nas świadectwo, podpisać po prostu czciciel Maryi albo czcicielka Jezusa, tego serca. Zachęcam was, kochani, bo te świadectwa są ważne. Ci, którzy przysyłali świadectwa, bardzo im dziękuję za to, za każde świadectwo. Dziękuję samemu Bogu za to wszystko, co czyni w czasie naszych spotkań. To też pokazuje, że ten świat i my potrzebujemy tego. Potrzebujemy, aby spotykać się z żywym Jezusem. Aby być może nieraz po prostu z Nim pobyć, oddać Mu swoje troski, oddać to wszystko, co nas przygniotło, ale i być może podzielić się ze swoimi radościami, szczęściem. Dlatego jeszcze raz, wielkimi brawami, podziękujmy za wszystko Jezusa. Słowa bez psalmu 145. Pan jest blisko tych wszystkich, którzy go wzywają. Pan jest blisko tych wszystkich, którzy go wzywają. Wszystkich wzywających go szczerze. Czyli Pan jest blisko mnie. Pan jest blisko ciebie. Amen.
zaśpiewajmy pieśń chwały, dziękując Panu Bogu za całe nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękując Panu Bogu za wszystko, co uczynił pośród nas. Dziękując Mu za to, co uczynił już wcześniej. Dziękując za to, że wielu z osób chorych, cierpiących doświadczył realnie żywej obecności Boga. Wielu pozostawiło kulę na naszych spotkaniach. Jeszcze wcześniej osoby wstały z wózka inwalidzkiego. Jeszcze wcześniej pewnej młodej osobie, dziewczynie podczas naszego spotkania została wydłużona w imię Jezusa Chrystusa kończyna dolna. To jest działanie Boga. To jest działanie Jezusa. I za to wszystko będziemy pragnęli Jezusowi za chwilę też dziękować poprzez pieśń chwały. A teraz, moi drodzy, jeszcze pobłogosławię lekarstwa, zegzorcyzmuję wodę, sól, też poświęcę olej. I także dokonam egzorcyzmu świec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego egzorcyzmuję Cię stworzenie sobie przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga świętego, przez Boga, który rozkazał prorokowi Elizeuszowi wrzucić Cię do wody, aby uzdrawiać niepłodność wody, aby stała się solą egzorcyzmowaną na zbawienie wierzących. Przynoś wszystkim, którzy Cię spożywają, zdrowie duszy i ciała. Niech ucieka i ustąpi z miejsca, na którym będziesz rozrzucona wszelka zjawa i nieprawość, czy przewrotność diabelskiego podstępu, a także wszelki duch nieczysty, wyklęty przez tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. Egzorcyzm wody. Egzorcyzmuję Cię stworzenie wody w imię Boga i Ojca Wszechmogącego i imię Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Pana naszego i w mocy Ducha Świętego, aby się stała wodą egzorcyzmowaną do odpędzania wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i samego nieprzyjaciela. I abyś mogła tegoż nieprzyjaciela wykorzenić i usunąć razem ze swoimi zbuntowanymi aniołami przez moc Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. Egzorcyzm świec. Panie Święty, Ojcze Wszechmogący, wiekuisty Boże, Tyś wszystko stworzył z niczego i wolą swoją zrządziłeś, aby z pracy pszczół powstał wosk do robienia świec. W tym samym dniu spełniłeś pragnienie sprawiedliwego Symeona, najświętszego imienia Twego wzywany i za wstawiennictwem błogosławionej Maryi zawsze dziewicy oraz za przyczyną wszystkich świętych Twoich pokornie Cię prosimy. Racz egzorcyzmować te świece ku pożytkowi ludzi, ku zdrowiu duszy i ciała na ziemi i na morzu. Ze świętych niebios Twoich, stroną majestatu Twego, usłysz głos ludu Twojego, który pragnie ze czcią nosić owe świece w swoim ręku i także wielbić Cię śpiewem, Panie. Bądź miłości wszystkim, którzy Cię wzywają, których odkupiłeś najdroższą krwią Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Poświęcenie oleju. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Mocą Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba, ziemi, morza i wszystkiego, co się w nim zawiera,
wyrzucam z Ciebie, który jesteś Bożym dziełem, ducha nieprawości. Niech z tego lęk zostaną usunięte i precz odrzucone napaści złego ducha i jego podstępne knowania. Niech wszystkim, którzy będą się tym olejem posługiwali, przyniesie zdrowie duszy i ciała w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pocieszyciela, który za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści w ogniu. Amen. Błogosławieństwo lekarstw. Boże, Tyś człowieka przedziwnie stworzył, a jeszcze przedziwnie odnowił. Tyś raczył dać wielorakie środki zaradcze przeciw różnym chorobom, które w więzach trzymają śmiertelną ludzkość. Przychyl się litościwie do wołań naszych i zlej święte swe błogosławieństwo z nieba na te leki, aby każdy, kto ich używać będzie, otrzymał zdrowie duszy i ciała przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. Mój drodzy, uklęknijmy teraz, będzie błogosławieństwo. Po błogosławieństwie przejdę i po błogosławie chusteczki ramionami Jezusa Chrystusa. I w czasie tego błogosławieństwa też bardzo bym prosił, aby była właśnie pieśń chwały, pieśń uwielbienia Jezusowi za wszystko, co dzisiaj dokonał pośród nas. Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Ciebie, abyś nieustannie strzegł i chronił nas wszystkich. Prosimy Ciebie, abyśmy byli niewidzialni i niesłyszalni dla złego wroga. Prosimy Ciebie, aby Twoja święta moc i Twoje święte błogosławieństwo chroniło nas przed pokusami tego świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.